Tu Studio Suwałki i nowy program prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was. Czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Piękna pogoda zachęca, by wybrać się z dziećmi na spacer. Co poza osiedlowym placem zabaw lub parkiem może zainteresować nasze pociechy? W samym centrum miasta na dzieci i, co istotne, również na towarzyszących im opiekunów czeka jedyny w naszym mieście ogród bajek. Piękny, zadbany, w XIX-wiecznym stylu i pełen zagadek. Na tyłach głównego budynku Muzeum Marii Konopnickiej dzieci są mile widziane i skutecznie zachęcane do aktywności na świeżym powietrzu. Na dzieci czeka szereg ciekawych niespodzianek, od takich zabaw terenowych, czyli muszą wyszukać gąski, znaleźć odpowiedzi na różne pytania, znaleźć koronę króla, klucze. Zaginione skarby są poukrywane w różnych zakamarkach ogrodu, a ich odnalezienie wcale nie jest takie proste. To jednak nie jest jedyna atrakcja. Dzieci mogą tu również pobawić się w teatrzyk. Są pacynki, wierszyki Marii Konopnickiej, do której mogą odgrywać różne scenki. Jest też gra taka terenowa, w kręgu, w którą można zagrać, poznać legendę i Suwałk, i okoliczne legendy dotyczące Suwalszczyzny. Co ciekawe, w ogrodzie doskonale bawią się również dorośli. Bardzo szybko łapią bakcyla poszukiwań i razem z dziećmi szperają w zakamarkach bajkowego ogrodu. Ten nasz ogród to jest takim ogrodem rodzinnym, bo tak naprawdę nie sposób jest zostawić dzieci i tak, żeby sobie pohasały. Co prawda mają karuzelę, na której mogą się pokręcić, ale o wiele przyjemniej tym dzieciom jest, kiedy to rodzice kręcą tą karuzelę, i o wiele przyjemniej jest, kiedy rodzice wspólnie z dziećmi włączają się w zabawy i w gry. Naprawdę jest to taki aktywny, wspólny wypoczynek dla dzieci i ich opiekunów. Kolejną atrakcją ogrodu bajek przy Muzeum Marii Konopnickiej są proponowane dzieciom i dorosłym gry i zabawy. Takie XIX-wieczne ogrody, do których dopisujemy opowieść, historię, że być może w podobne zabawy bawiła się Maria Konopnicka, nasza suwalczanka, dodaje tej atrakcji. To jest serso, jest rzucanie podkowami, no i wiele innych, o których za dużo nie chciałabym powiedzieć, no bo cóż to będzie za atrakcja. Kiedy już odwiedzimy tutejszy ogród, możemy wraz z dziećmi wybrać się do kolejnych tego rodzaju miejsc. Na Suwalszczyźnie jest ich kilka. W ramach ogrodów baśni funkcjonują podobne, jeszcze w Puńsku, w Sejnach, w Bakałażu, w Kopcu, w Rudce Tartak, do których serdecznie również zapraszam. Zdobywając, odwiedzając każdą z tych wiosek, każdy z tych ogrodów sam oddzielnie, zdobywacie Państwo pieczątki, dzieci zdobywają nagrody, puzzle, dyplomy i to tworzy taką pewnego stopniu sieciowość. Można podróżować, zaplanować sobie czas, wycieczkę, zdobywać te ogrody, poznawać baśnie, twórczość Marii Konopnickiej, ale i nie tylko, bo też i historię Suwalszczyzny, no i świetnie się bawić przy okazji. Zachęcamy i polecamy.